Dzień dobry, Anna Nowosielska. Zapraszam na najnowszy serwis telewizji Eko Małopolska. Wieczorowa suknia ze starej zasłonki prysznicowej, a może kostium z materiałów z recyklingu. Jak modnie wpisać się w ruch Zero Waste i być bardziej eko? Można się było przekonać podczas pokazów mody i warsztatów z przerabiania ubrań w ramach wydarzenia Nowe Ekotrendy w krakowskim Ogrodzie Sztuki. Wycięłam teraz dekolt i teraz muszę go tak ładnie złożyć, dokładniej, żeby było równo. Nie wiem, jakie są ceny polskich projektantów, bo pewnie one są różne, ale tu chyba bardziej chodzi o jakość. Chodzi o to, żeby tak jak idziemy do sklepu, już jesteśmy nauczeni, że sprawdzamy, z czego składa się dany produkt, to też żebyśmy sprawdzali metki ubrań. Weźmy pod uwagę, że my kontakt z tymi materiałami mamy na co dzień. Nie musimy ich nosić na sobie, ale my ich stale dotykamy. Nowe ekotrendy to także moda na pozbawione chemii, przyjazne dla środowiska kosmetyki, warsztaty z ich samodzielnego wytwarzania, mini ekotargi, wystawy fotograficzne czy debaty. Eko to styl życia, to forma naszego wyrazu, opowieści o świecie. Tak naprawdę musimy pamiętać o tym, że walczymy o środowisko, o czyste rzeki, o to, co wokół nas, ale to także sposób naszego bycia. Taka definicja tego, co chcemy zmienić wokół siebie, to czasem także to, co w nas siebie wkładamy, w jaki sposób to manifestujemy, co chcemy sobą opowiedzieć, a chcemy o sobą opowiedzieć także to, że ta walka o środowisko zaczyna się od nas. Wieliczka, Tarnów, Skawina, Andrychów, Wolbrom, Krzeszowice, Chełmiec, Myślenice, Zabierzów i Kraków to liderzy w wymianie starych, kopcących pieców. Niestety w aż 16 innych gminach Małopolski nikt nie skorzystał z tej możliwości. To niestety jest niepokojące zjawisko, bo zbliża się rok 2022. Do końca 2022 roku wszystkie kotły pozaklasowe powinny być wymienione, aby być zgodnym z wymaganiami uchwały antysmogowej. Więc jakby zakres działań po stronie tych gmin jest dużo większy i wymaga przyspieszenia. W związku z tym apeluję o to, aby w planowanych budżetach na 2020 rok przynajmniej 1% budżetu to były kwoty wydane na wymianę pieców. To mocno przyspieszy działanie Małopolski. Proekologiczne zmiany na lepsze będą także możliwe dzięki dofinansowaniom unijnym. Dodatkowe pieniądze znajdą się na kontynuację i rozszerzenie programu LIFE, na alternatywne źródła energii i mniejszą emisję gazów cieplarnianych, czyli ochronę klimatu. Jak pokazywać turystom dziedzictwo i historię miejsca? Jak wykorzystać współczesne trendy do zrównoważonego rozwoju turystycznego regionu i budowania oferty ekoturystycznej? Tego w Nowej Hucie dowiedzieć się mogli uczestnicy wydarzenia Ekoturystyka marką Małopolski. Turysta przyjeżdżający ma istotny wpływ na to, w jaki sposób i co dzieje się w środowisku Krakowa, w środowisku Małopolski. W związku z tym promujemy zieloną turystykę, promujemy to, byśmy pamiętali o tym, w jaki sposób funkcjonować, ale także byśmy, myśląc o tym, że jest problem z powietrzem w Małopolsce, pamiętali także o tym, że jest to także najpiękniejszy region, gdzie jest ciągle wiele nieodkrytych miejsc. Szkolenia dla samorządowców i ludzi z branży i organizacji turystycznych odbyły się wcześniej w Starym Sączu, Landskoronie, Tarnowie i Stryszawie. Projekt Małopolska Ekoturystyka został sfinansowany przez województwo małopolskie. Więcej informacji o proekologicznych działaniach w naszym regionie przedstawimy Państwu już za tydzień. Do zobaczenia!